Dzień dobry, witam Was wszystkich w piękny dzień, słoneczny. Dzisiaj nie pada deszcz, a ja piję wodę. Przez ostatnie dni nie padał deszcz, może parę razy, u niektórych. Ja musiałem już podlewać w ogródku, żeby krzaczki nie uschły, żeby drzewka nie uschły. I ze mną też tak jest, że muszę pić wodę. Poszedłem do lekarza, lekarz mówi: pan pije za mało wody. Z powodu krągłości ciała poszedłem do dietetyczki, przemierzyła, zważyła, powiedziała: pan to musi wypić ze 4 litry wody dziennie. Wyobrażacie sobie wypić 4 litry wody dziennie? To jest niesamowite zadanie. I gdy tak o tej wodzie myślę, patrzę z Biblią na co dzień, sobota 23 kwietnia 2022 roku. Księga Izajasza, 58 rozdział, 11 wiersz. Będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 14 wiersz. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku żywotowi wiecznemu. Wspaniałe teksty. Każdy z nas wie, jak woda jest bardzo potrzebna, i gdy zadajemy sobie pytanie, czy w nas jest woda, no pewnie w człowieku jest ileś procent wody, ale wody, która jest takim źródłem wody żywej, wody, która pozwoli pragnącemu ugasić pragnienie. Kiedy ostatnio udało się Wam poprzez rozmowę z kimś sprawić, że poczuł ulgę, tak jak po wypiciu zimnej wody w upalny dzień? Kiedy ostatnio udało się Wam być dla kogoś właśnie tym źródłem nawadniającym, które sprawia, że człowiek czuje się doskonale, o wiele lepiej? Wcale to nie jest dla nas takie proste. Żeby być tym ogrodem nawodnionym, źródłem, którego wody nie wysychają, samemu trzeba skądś czerpać. My nie jesteśmy źródłem. My możemy jedynie przekazywać dalej. Dlatego Pan Jezus często mówi, że ja jestem. Gdy wskazuje na siebie, mówi, że On też pragnącemu da darmo ze źródła wody życia. Chciałbym Wam dzisiaj życzyć, abyście zawsze mogli pić ze źródła wody życia. Żebyście mogli zrobić nie tylko łyk wody rano, jak wstaniecie, ale żebyście mogli też w modlitwie poczuć to, co Wam daje siłę, to, co Wam daje wzmocnienie. Wsłuchajmy się w słowa modlitwy Kamila Pałasza, która jest na dzisiejszy dzień przeznaczona. Prawdziwa, czysta woda życia, mój mistrzu, zapraszasz mnie tam, gdzie miłość, łaska niezmącone, zanurzę się w morzu bez dna. Kiedy słyszę Twój głos, stawiam kolejny krok. Panie, proszę Cię, mów, przemieniaj mnie. Moje źródło nieskończone, jakby niebo było tutaj. Moja dusza nasycona, wodo życia we mnie płyń. Boże Wszechmogący, potrzebujemy nawadniać nas, abyśmy mogli przynosić plony, abyśmy mogli być zdrowi. Prosimy, dawaj nam codziennie wody, która ugasi ludzkie pragnienie, i wody, która sprawi, że będziemy tym ogrodem nawodnionym, źródłem niewysychającym, że będziemy mogli nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują, ugasić pragnienie tych, którzy pragną. Ty, Boże Wszechmogący, możesz zesłać swego Ducha Świętego i wlać Jego miłość, Jego tchnienie w nasze serca, abyśmy jak uczniowie mogli uzdrawiać, uleczać, pomagać. Boże Wszechmogący, napełnij nas i spraw, że będziemy dla innych jak źródło wody żywej, jak ogród nawodniony. Prosimy Cię o to przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Życzę Wam wszystkim dobrego, wspaniałego dnia.